Mama Roberta Lewandowskiego zabrała głos po Euro 2024. Wskazała powód porażki Polaków. Nie milkną echa po przegranej reprezentacji Polski z Austrią podczas Euro 2024. Teraz głos w sprawie porażki postanowiła zabrać mama Roberta Lewandowskiego. Iwona Lewandowska przyczynę kiepskich wyników kadry widzi w poziomie polskiej edukacji. Jej komentarz wywołał burzę. Polska reprezentacja na Euro 2024. Występ polskiej reprezentacji na Euro 2024 jak zwykle wywołał ogromne emocje wśród całej opinii publicznej. Kadra pod kierownictwem Michała Probierza przegrała w pierwszym meczu 1-2 z Holandią. Wszyscy wierzyli, że do przełamania złej passy dojdzie podczas spotkania z Austrią. Niestety i tym razem zakończyło się porażką i to z wynikiem 1-3. Przegrane dwa mecze i układ punktów w tabeli sprawiły, że reprezentacja Polski nie ma już praktycznie żadnych szans na awans do fazy pucharowej turnieju. Przed biało-czerwonymi więc ostatni mecz w Niemczech. Tym razem dojdzie do starcia z drużyną z Francji. Spotkanie zaplanowane jest na wtorek 25 czerwca. Matka Roberta Lewandowskiej komentuje porażkę Polski. Niezadowalające wyniki polskich piłkarzy stały się głównym tematem dyskusji w sieci. Internauci chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami na temat gry reprezentacji oraz starają się znaleźć winnego całej sytuacji. Teraz oliwy do ognia postanowiła dolać sama Iwona Lewandowska, matka kapitana drużyny. Jak się okazuje, rodzicielka Roberta Lewandowskiego przyczyn porażki doszukuje się w poziomie polskiej edukacji. Piłka nożna jest nieobliczalna, ale piłkarze dali z siebie wszystko. A może zacznijmy od wychowania fizycznego w klasach i trzeciej w nauczaniu początkowym, gdzie do tej pory uczyli wychowawcy. A nie powinni profesjonaliści, czyli absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego? Napisała w mediach społecznościowych. Pod wpisem pojawiło się sporo komentarzy zarówno popierających, jak i sprzeciwiających się tezie postawionej przez mamę Lewandowskiego. Część z internautów zauważyła, że lekcje wychowania fizycznego to nie tylko piłka nożna, ale także inne sporty i wszechstronny rozwój młodego organizmu. Iwonko, WF to nie tylko piłka nożna, moi uczniowie byli dobrzy wszechstronnie, trochę piłki i gimnastyki. Pozdrawiam. Ty wiesz najlepiej, jak wyglądają w szkole lekcje WF i co z tego wynika. Zupełnie się z tobą zgadzam, dzieci od początku szkoły powinny mieć zaj. Z WF z profesjonalistą i to nie dwa razy w tygodniu. A codziennie, pisali obserwatorzy na Facebooku. Anna Lewandowska także wspierała męża. Do wpisu Iwona Lewandowska dołączyła także zdjęcie z piątkowego meczu. Można na nim zobaczyć mamę reprezentanta Polski w towarzystwie kibicek oraz synowej Anny Lewandowskiej. Przypomnijmy, że trenerka także udostępniła w swoich mediach społecznościowych słowa wsparcia w kierunku drużyny męża. Zawsze wspieramy Team Poland, napisała wówczas na Instagramie. Robert Lewandowski swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął już w dzieciństwie. W przeszłości był zawodnikiem takich klubów jak Lech Poznań, Borussia Dortmund, Bayern Monachium, a obecnie FC Barcelona. W roli reprezentanta Polski zadebiutował w 2008 roku. Uważany jest za jednego z najlepszych środkowych napastników w historii piłki nożnej.